Cześć, ja nazywam się Piotrek i jeśli podobnie jak ja niedawno znałeś prawo jazdy i nikt nie powiedział ci o tym, że twój motocykl może wykończyć twojego najnowszego iPhone'a lub najnowszego Samsunga, to koniecznie oglądaj dalej, bo jest to jak najbardziej możliwe i wszystko wyjaśnię ci w następnej części materiału. Dzień dobry, witam w nowym filmie. Ostatnio było trochę o DL-u, dzisiaj będzie trochę o gadżetach. Nie wiem, czy wiecie, ale motocykl może zepsuć wasz telefon. W jaki sposób może zepsuć wasz telefon? Oglądaj koniecznie, by dowiedzieć się więcej na ten temat. Natomiast ja tu sobie porozpakowuję parę gadżetów, które mi przyszły. Co tu jeszcze mamy? Dobra. To leci tam. Okej, kochani. Jeżdżąc swego czasu bardzo dużo na rowerze, cały czas w mojej głowie było coś takiego, że kurde, no montuję telefon na kierownicę do uchwytu typu RAM, czy tam jakaś jego wersja i sobie po prostu jeżdżę. Natomiast ilość materiałów, jakie ja spotkałem w internecie odnośnie tego, jak niekorzystnie wpływa praca silnika, nie tyle praca zawieszenia, co praca silnika i drgania, które oddziałują na ramę, całą motocykla, na kierownicę itd., itd., jak negatywnie może wpłynąć na wasz telefon, byłem po prostu w głębokim szoku. Nie dowierzałem, że no ale o co chodzi? Przecież montujecie iPhone'a, montujecie jakieś Samsunga, jeździcie, no jakie tam są wibracje? Kurde, są. Z materiałów, które udało mi się znaleźć, widzę, że jest to bardzo duży problem wszystkich, przede wszystkim użytkowników tych najnowszych modeli telefonów, które mają bardzo rozbudowaną stabilizację. Otwórz się. Bardzo rozbudowaną stabilizację obrazu. Chodzi o to, że po prostu drgania, które są w motocyklu, niekorzystnie wpływają na ten system, tak? I dochodzi notorycznie do uszkodzeń. Dlaczego ja tego nie umiem otworzyć? O co tutaj chodzi? A, proszę bardzo, było napisane pull, a ja nie pull, tylko push. Okej. Dobra, lecimy z następnym. Także wibracje, które wytwarza silnik, bardzo niekorzystnie wpływają na obiektyw waszego telefonu. Obiektyw i właśnie cały system stabilizacji tego obiektywu. I po prostu po 1000 kilometrach, paru tysiącach kilometrach może się okazać, że kupiliście sobie iPhone'a 14 albo na przykład 15 i co? I nie działa wam obiektyw? Wszystko zaczyna wirować w magiczny sposób, traci się autofokus, obraz drży. No i macie dużego ząka. I teraz bardzo długo czytałem i oglądałem materiały, co zrobić na ten temat, żeby temu problemowi zaradzić w jakiś sposób. Dobra, muszę się najpierw pospinać i pootwierać te wszystkie pudełeczka. No i znalazłem na to parę rozwiązań. Parę firm, że tak powiem, w tym się specjalizuje. No i co? I z racji tego, że jeżdżąc na rowerze, ja już wcześniej korzystałem z systemu Quadlock, postanowiłem troszkę nie oszczędzać. Z racji tego, że no nie chciałbym, żeby mój iPhone 14 nagle uległ jakiejś degradacji. Musimy porozbrajać. To są jakieś podkładki chyba. Dobra, jest śruba. Są imbusy. No
wszystko pięknie, ładnie spakowane. Dobra, ale tak, co my tu mamy? Z racji tego, że ja korzystam z ładowarek MagSafe i z iPhone'a, więc zamówiłem sobie dedykowany pokrowiec na 14 Pro, właśnie również z MagSafe'em, czyli z możliwością bezprzewodowej, tak, bezprzewodowego ładowania. Dodatkowo wybrałem sobie uchwyt motocyklowy na kierownicę, który, no to chyba będzie tak i później to będzie tak, tak to chyba się montuje, no zobaczymy. Uchwyt na kierownicę i do tego taki damper niwelujący drgania, właśnie drgania, które powoduje wasz motocykl, tak, wasz silnik. I zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawować. Za moment przeniesiemy się do garażu i po prostu to sobie założymy. I teraz tak, mamy tutaj taki uchwyt, który generalnie dobrze będzie zamienić na inny, więc sobie wypniemy kabelek. Ten uchwyt jest generalnie do dupy i sprawia, że wszystko przenoszone jest na... Każde wibracje przenoszone są po prostu na... Na co? Na telefon i obiektyw. I teraz tak, tak wygląda nasz uchwyt. On się składa tak. Tu mocujemy telefon. Tu mocujemy sobie, w moim przypadku, to ramię, które tam widzicie. I tu mamy zamontowany poniżej damper wszcząsów. Widzicie, jak pracuje, jak się ugina? I to właśnie sprawia, że niweluje po prostu wszystkie drgania. Idealnie zamontowany. Tak się prezentuje ten uchwyt. Jak mogłeś zauważyć w tym materiale, ja zdecydowałem się na wybór gotowego rozwiązania rekomendowanej firmy Quadlock. Są też tańsze odpowiedniki troszkę konkurencyjnych firm. Niektórzy stosują rozwiązanie tego typu, że włożą drugi starszy telefon na kierownicy, a ten twój docelowy w kieszeni. Natomiast koniecznie daj znać w komentarzu, jak ty poradziłeś sobie z tym tematem i czy w ogóle wiedziałeś o istnieniu tego problemu.